Dobra, tutaj już założyłem uziemienie. Uziemienie jest bardzo ważne, żeby rozładować potencjały ładunków. Jeszcze dokręcimy. Kabelek też jeszcze poprawię. Dobra. Tak. Tu wchodzi plus. Tu wchodzi minus, czyli masa i zero. Tu mamy do rozgałęzienia te gniazdeczka. I tu mamy sam kompresorek od lodóweczki. Ktoś wywalił, to odciąłem diaksikiem. No i tak. Teraz trzeba to podłączyć. Zarobiłem sobie takie wtyczki. Można kupić w każdym sklepie elektrycznym do włączenia przewodów. Użyłem kostki Wago. Wago zapinane są lepsze niż zwykłe. No i takich kosteczek użyłem w każdym sklepie elektrycznym. Można kupić. I tak, żeby podłączyć, ja już sobie potencjometr ustawiłem odpowiednio i to już na innym kompresorze działało, tylko silnik w tamtym kompresorze padł trupem. Jest ciekawe, czy ruszy, jak teraz to tutaj zrobię. To jest neutralne, będzie trzeba go poprawić, zobaczy, wyłazi w cholerę. To się mówi, Polak potrafi. Okej, już jestem po poprawkach, jak zresztą widać. Zacisnąłem to bardziej. Jeszcze warto by było podłączyć. O, już mamy podłączony cały ten bajzel. Teraz trzeba włączyć i sprawdzić, czy to w ogóle chodzi. Zazwyczaj niektórzy mówią, że po co to robić, lepiej pojechać kupić z Castoramy. O, jak widzicie, zadziałało. Wszystko chodzi jak złoto. Działa. Teraz tylko dorobić wężyki i po robocie. Dziękuję bardzo.